Nazywam się Adam Kiciński, jestem inżynierem, jestem ekspertem energetyki cieplnej w dziale kogeneracji. Nazywam się Jakub Biguszewski, w EnergiaCat odpowiadam za turbiny gazowe i wspólnie z Adamem przedstawimy Państwu zalety i zastosowania kogeneracji gazowej zbudowanej na bazie turbin i silników gazowych. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku energetycznym w Polsce, posiadających małe urządzenia o mocach 0,4 MW do 40 MW. Te wszystkie urządzenia, których jesteśmy producentem, posiadają jedno znane na świecie logo, logo Caterpillara. Tak samo jak maszyny budowlane, to jest ten sam producent, maszyny budowlane pojawiające się na wielu dużych budowach w całej Polsce. Obecne trendy rynkowe potwierdzone naszymi obserwacjami mówią nam, że jest duża przestrzeń dla instalacji naszych urządzeń kogeneracyjnych. Z jednej strony energetyka zawodowa, taka jak ciepłownictwo i normalne elektrownie, chce rozproszyć system w celu stabilizacji OZE i ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tak energetyka przemysłowa chce budować niezależne źródła energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własnego procesu. Więc inwestując w kogenerację i jednocześnie budujemy nasze bezpieczeństwo, bo rozproszony system energetyczny nie jest wrażliwy na uszkodzenia i zakłócenia, jak i ochraniamy nasze środowisko naturalne, gdyż zawsze możemy wyeliminować kolejne megawaty, które są produkowane w technologiach węglowych. Trzeba pamiętać, że duża energetyka, energetyka zawodowa rządzi się własnymi prawami. Nasz cel, nasi klienci, to nie jest energetyka zawodowa, to są małe ciepłownie miejskie o mocach rzędu 20-40 MW, gdzie możemy zaoferować urządzenia kogeneracyjne stające się podstawą ciepła i prądu w okresach od praktycznie wiosny do wczesnej jesieni. W tym momencie taka ciepłownia zasilana węglem w większości staje się elektrociepłownią zasilaną gazem.